Kupały jest faktycznie takim wydarzeniem, które ściąga dużo ludzi, tych, którzy troszeczkę chcą poczuć tą historyczną, mam wrażenie, taką magię i moc. Tegoroczna Noc Kupały ma wiele atrakcji, troszeczkę zmieniliśmy program. Zaczynamy oczywiście od warsztatów, to akurat tak tradycyjnie, mamy warsztaty plecenia wianków, ale są też warsztaty sitodruku, warsztaty robienia kadzideł, jest targowisko, a oprócz tego będą dwa koncerty, z czego pierwszy to będzie koncert zespołu Odpoczno. Kasztelania Ostrowska będzie miała warsztaty przyrodnicze, będą też tradycyjne gry i zabawy dla tych najmłodszych, którzy do nas przyjeżdżają troszeczkę wcześniej. I myślę sobie, że tak jak zaczęliśmy o 18, to skończymy grubo po północy. Widowisko jest też takim elementem, które ściąga tutaj ludzi, którzy co roku przyjeżdżają między innymi po to, nie tylko na koncerty, ale żeby to widowisko zobaczyć, bo to jest taki łącznik troszeczkę, mam wrażenie, z Ostrowem Lednickim, tym trochę pogańskim, takim bardzo odległym. Czy one ma takie faktycznie elementy, które były w historii? Trudno to powiedzieć tak naprawdę, bo to, co się działo 1050 przeszło lat temu, dzisiaj ciężko powiedzieć, że jednoznacznie tak wyglądało albo tak wyglądało. Natomiast na pewno są elementy, o których czytamy tak etnograficznie. W ogóle sam fakt ognia i wody, który tutaj ewidentnie wszędzie się przeplata podczas tej imprezy, i te śpiewy takie, które są no zupełnie czymś innym, a woda pięknie jeszcze je niesie, więc to faktycznie taka magiczna moc.